Do polskich władz. W 1989 roku wielu z nas z nadzieją wzięło udział w farsie, którą przygotowaliście sobie grunt pod coś, o czym nawet nam się nie śniło. Byliśmy naiwni. Stopniowo przez 30 lat rozkradliście i sprzedaliście wszystko, co pokolenia Polaków mozolnie budowały. Oszukaliście nas przy prywatyzacji. Obsadziliście wszystkie miejsca swoimi ludźmi. A nam zaczęliście odstawiać szopkę. Zmienialiście się w rządach i ciągle tylko obiecywaliście, że już będzie lepiej. Tylko żebyśmy zacisnęli pasa. Podczas gdy wy z przesytu nie wiedzieliście, na co jeszcze można wydać pieniądze, które ukradliście. Przyciągnęliście tutaj inwestorów zagranicznych, stworzyliście im doskonałe warunki, a naszych przedsiębiorców stopniowo zniszczyliście. Tworzyliście prawa, głównie dla swoich potrzeb, żeby przy każdej kradzieży lub ujawnionym przestępstwie można było powiedzieć, że wszystko było zgodne z prawem tego kraju. Aby mieć pewność, że nic wam się nie stanie, całkowicie opanowaliście sądownictwo, prokuraturę i policję. Pozwoliliście, aby na półki sklepowe trafiła niezdrowa żywność, odpady, z których ludzie w rozwiniętych krajach nie kupiliby. Z emerytów zrobiliście żebraków. Zniszczyliście nasze rolnictwo i staliśmy się krajem zależnym od importu żywności. Rozłożyliście opiekę zdrowotną, z powodu jej żałosnego poziomu cierpią wszyscy obywatele. Za nasze pieniądze uzdrowiliście banki, aby je potem niekorzystnie sprzedać za granicę. Edukację, z której wszyscy byliśmy dumni, doprowadziliście do takiego stanu, że ze szkół nie wychodzą wysoko wykształceni ludzie, ale rzesze ludzi z wyższym wykształceniem, którzy nie umieją zastosować tej wiedzy w życiu. Nie potraficie kierować krajem, potraficie tylko łupić obywateli, którzy w depresji popełniają samobójstwa, bo nie widzą wyjścia z sytuacji, w którą wpędziła ich wasza chciwość. My, obywatele Polski, wzywamy was, którzy rozkradliście i sprzedaliście nasz kraj, którzy jesteście odpowiedzialni za eksterminację tego narodu, którzy jesteście odpowiedzialni za to, że porządni obywatele tego kraju popełniają samobójstwa z powodu waszych warunków stworzonych przez waszą nieudolność i chciwość, którzy robicie z nas nowoczesnych niewolników. Odejdźcie. Wiemy, że ten apel wywoła na waszych bezdusznych twarzach tylko uśmiech. Spokojnie się uśmiechajcie. My będziemy śmiać się na końcu, gdy pozbędziemy się was. Potraktujcie to jako wezwanie do odejścia bez żadnych konsekwencji. Powtarzam, odejdźcie, a nic wam się nie stanie. Jeśli tego nie zrobicie, sami poniesiecie odpowiedzialność za to, jak obywatele tego kraju was potraktują. Nie łudźcie się, że będą was sądzić wasi sędziowie zgodnie z waszymi prawami. Będą was sądzić ludzie, których doprowadziliście do ruiny, a będą was sądzić zgodnie z własnym zdrowym rozsądkiem. Sami będziecie sobie winni, jeśli postąpią z wami tak, jak teraz wy postępujecie z nimi. Gniew obywateli, których zapędziliście w ślepy zaułek, z którego nie widać innego wyjścia, może być srogi. Ukradliście nam naszą przyszłość, ale przede wszystkim naszym dzieciom i naszym wnukom. Jesteście bezduszni i skorumpowani. My was tu nie potrzebujemy i nie chcemy. Zaczynamy rewolucję przeciwko tyranii. Jak dotąd byliście przekonani, że nic wam się nie może stać, to od tego dnia wasz spokojny sen zacznie się zamieniać w koszmar, który przypomni wszystkie krzywdy, które wyrządziliście własnemu narodowi i wciąż wyrządzacie. Z czasem przekonacie się, że to, co właśnie czytacie i z czego się być może jeszcze śmiejecie, zacznie zmieniać się w waszą ponurą rzeczywistość. Od dziś wszyscy ci, którzy przyłączą się do tej rewolucji przeciwko tyranii, niech noszą na piersi biało-czerwoną wstążkę. Ta biało-czerwona wstążka niech stopniowo nas jednoczy. Na początku będzie nas kilku, ale z czasem będzie nas coraz więcej. Nie będą to tylko dorośli, będą to przede wszystkim młodzi, dzieci, starsi, obywatele, nauczyciele, lekarze, a z czasem żołnierze i policjanci. Słowem wszyscy ci, którzy mają dość. Będziemy cierpliwi, a kiedy nas będzie wystarczająco dużo, a to być może potrwa całkiem niedługo, przejdziemy do otwartej walki. Ogłosimy strajk generalny i wyjdziemy na ulicę. Gdy to się stanie, a wy nie będziecie poza granicami kraju, biada wam. Będziemy was sądzić jak największych przestępców, jakich kiedykolwiek nosiła ta ziemia. Obywatele Polski wam pokażą, że naród jest tu, budzi się i nie da się zniewolić. To wy doprowadziliście do sytuacji, do tej sytuacji. Zaprzedaliście się mirażowi bogactwa i władzy, ale my mamy tego już dość.
Nie ścierpimy więcej waszej nieprawości, sprzedajności i chciwości. Apelujemy do wszystkich młodych ludzi, którzy nie są obojętni na to, jaka będzie ich przyszłość. Obudźcie się. Ukradli wam waszą przyszłość. Za was nie zostanie nic oprócz beznadziei, długów i niewolnictwa we własnym kraju. Pomyślcie o tym. Apelujemy do dziennikarzy, aby rozważyli, po której stronie będą stać. Czy za judaszowe srebrniki będą dalej ogłupiać własny naród, czy się przeciwstawią swoim chlebodawcom. Jeśli nadal będziecie uczestniczyć w świadomym wspieraniu kłamstw i półprawd, za które wam płacą, staniecie w rzędzie tych, których ten naród surowo osądzi. W związku z tym ten apel szczególnie odnosi się do pracowników publicznej radiofonii i telewizji polskiej, która w świetle prawa jest instytucją narodową, niezależną, informacyjną, kulturalną i edukacyjną, która sprawuje funkcję publiczną. Wzywamy wszystkich przyzwoitych i nieskorumpowanych policjantów, żołnierzy, którzy tak jak my zdają sobie sprawę, że ten system jest chory i wymaga natychmiastowej zmiany, żeby stanęli po stronie przyzwoitych ludzi i nie stosowali wobec nich środków represji zgodnie z oczekiwaniami rządzącej elity. Wy również jesteście obywatelami tego kraju. Jesteście rodzicami. Macie dzieci, wnuki, którym ci chciwcy ukradli przyszłość. Wy też zdajecie sobie z tego sprawę. Jeśli działacie przeciwko własnym obywatelom, popełniacie straszną zbrodnię. Nawet przeciwko własnym dzieciom, którym odbierzecie nadzieję na godne życie w ich własnym kraju. Wzywamy wszystkich tych, którzy byli i są wykorzystywani przez ten reżim, aby przyłączyli się do tego apelu i publicznie zdystansowali się od tego zgniłego systemu. Wzywamy wszystkich obywateli tego kraju, którzy identyfikują się z tym apelem, aby na znak tego przypięli biało-czerwone wstążki, abyśmy stopniowo poczuli naszą rosnącą siłę. Na koniec jeszcze raz wzywamy was, którzy się uważacie za elitę tego narodu, a nie jesteście niczym innym, tylko kompletnym dnem. Nie potrzebujemy waszych pieniędzy, które nam ukradliście. Nie chcemy zemsty. Po prostu odejdźcie. Weźcie wszystko, co nakradliście i wynoście się. Każdy dzień bez was będzie błogosławieństwem dla tego kraju. Bez was będzie nam tylko tutaj lepiej. Odetniemy się od przeszłości i zaczniemy wszystko od nowa. Ale tym razem już bez was. Spójrz, bo oczy chyba mylą mnie. Kroczy z podniesioną głową dzień. Świat mu ciągle kłania się do stóp. Ciemna mgła spowija wszystko tu. Jak ocalić cały świat, gdy tak niewiele jest światełek, co serca niosą dar. Od nich bije zawsze jasny blask, choć cienie zalewają świat wielką falą zła. Tutaj wszystko jest, nic tym nie jest, czym się zdaje. A świat przecież mógłby dobrym się stać, gdyby tylko przestał prawdy się bać. Jak ocalić cały świat, gdy tak niewiele jest światełek, co serca niosą dar. Od nich bije zawsze jasny blask, choć cienie zalewają świat wielką falą zła. Jak ocalić cały świat, tak niewiele jest światełek, co serca niosą dar. Dołącz do nich i nieś jasny blask, choć cienie zalewają.
świat wielką falą zła. Siewcy światła, moc jest w was, by ciemności skończyć czas. Siewcy prawdy, witam was, niech prowadzi miłość nas.